Witam Was, jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia związane z Samsungiem Galaxy Note Edge. Trzeba przyznać, że ten telefon wyróżnia się w dość taki znaczący sposób na tle innych, właśnie podczas takich prozaicznych sytuacji, kiedy przechodzimy gdzieś na ulicy i widać, że wzbudza on zainteresowanie. A to zainteresowanie wzbudza przede wszystkim dlatego, że ma po prawej stronie umieszczony ekran zaokrąglony, krawędziowy, który dodaje nam kilka fajnych funkcji. Natomiast w pierwszych wrażeniach nie będę się jakoś mocno nad tym skupiał, ponieważ planuję Wam zrobić osobny film właśnie prezentujący to, co taki ekran krawędziowy może nam dać i tak naprawdę będę chciał w nim wyrazić opinię, czy tego typu rozwiązanie tak naprawdę ma sens i czy się przydaje podczas codziennego użytkowania. Przejdźmy sobie teraz do moich wrażeń na temat samego wykonania Note Edge. I trzeba przyznać, że to jest w zasadzie bardzo podobny telefon do Note 4 i ma bardzo podobne właśnie wykonanie. Do wykonania użyto ramki z aluminium i tutaj pierwsza różnica pojawia się, gdy spojrzymy na tył urządzenia, ponieważ tutaj w okolicach klapki skóropodobnej nie mamy z tyłu właśnie fazowań tego aluminium i to te fazowania występują tylko z przodu. I to jest w zasadzie jedna z tych niewielu różnic, jakie zaobserwowałem. No i również ta ramka tutaj nachodzi po tej stronie, ponieważ musi mieć takie jakby nadbudowanie do tego ekranu krawędziowego. Sama klapka została wykonana z dobrze nam znanej imitacji skóry. Tutaj dodatkowo w czarnej wersji jest ona w bardzo dobry sposób tutaj gumowana, dzięki czemu to zapewnia nam bardzo dobry chwyt urządzenia w dłoniach. No i muszę przyznać, że inaczej trochę niż w Note 3, ta czarna wersja jakoś się tak mocno nie palcuje, przynajmniej podczas mojego użytkowania. No i tutaj na dole oczywiście nie mogło zabraknąć rysika S Pen. Co do ekranu, znajdziemy tutaj ekran 5,6-calowy, 5,6 cala mamy tutaj dokładnie. Natomiast takie moje wrażenie podczas użytkowania było takie, że ten telefon wydaje się dość większy. Takie odczucie po prostu podczas użytkowania, że jest większy niż Note 4, który mimo wszystko, że posiada ekran 5,7-calowy, wydawał się troszeczkę mniejszy podczas codziennego użytkowania, ale zdaję sobie sprawę, że jest to właśnie za sprawą tego ekranu krawędziowego. Co do samej tutaj rozdzielczości, to mamy 2560x1600 pikseli i właśnie te 1600 pikseli to właśnie chodzi tutaj o szerokość, ponieważ tutaj trzeba było użyć więcej pikseli właśnie na ten ekran krawędziowy. No i trzeba przyznać, że to jest naprawdę dość ciekawe rozwiązanie. Warto tutaj również podkreślić to, że ekran krawędziowy jest zespolony razem ze zwykłym ekranem. Nie jest to w żaden sposób osobny ekran, a jest to po prostu jeden wyświetlacz właśnie i on software'owo jest tak wyposażony w różne funkcje. Ekran to jest również technologia Super AMOLED, którą zazwyczaj chwalę. Mamy tutaj naprawdę świetnie nasycone kolory i genialne wręcz kąty widzenia. No i co do systemu, tutaj szczerze mówiąc również takie mam porównanie do Note 4 i wydaje mi się, że ten system na Snapdragonie 805 działa troszeczkę minimalnie wolniej niż na Exynosie działał Note 4, natomiast tutaj nie mam porównania, ponieważ nie ma Note Edge właśnie z Exynosem, z tego co wiem. Ale generalnie podczas takiego zwykłego, codziennego użytkowania tutaj wszystko działa bardzo płynnie, większych spowolnień nie zaobserwowałem, urządzenie działało naprawdę bardzo płynnie, również tutaj możemy naprawdę uruchomić dość sporo aplikacji w tle. No i teraz główna gwiazda, a w zasadzie główny plus tego urządzenia to jest właśnie ten ekran krawędziowy. Co on nam tak naprawdę daje? To, że w nakładce TouchWiz zamiast na dole mamy skróty do aplikacji umieszczone właśnie na ekranie krawędziowym. Muszę przyznać, że to jest dość wygodne rozwiązanie, przynajmniej dla osób praworęcznych, ponieważ tutaj bardzo łatwo możemy sobie sięgnąć do wybranego programu i je oczywiście możemy sobie bez problemu tutaj edytować. Więc to jest dość dobra rzecz. Z plusów również warto podkreślić to, że osoby leworęczne również mogą używać tego ekranu krawędziowego w wygodny sposób. W ustawieniach możemy sobie ustawić właśnie to, żeby ekran obracał nam się o 180 stopni i żebyśmy właśnie mieli dostęp z poziomu lewej dłoni do
ekranu krawędziowego. Ja natomiast jestem osobą praworęczną, więc korzystam, można powiedzieć, że w ten taki naturalny sposób z tego urządzenia. Tutaj do ekranu krawędziowego mamy również kilka ustawień, więc tutaj mamy zarządzanie panelami, tutaj możemy sobie doinstalowywać różne rozszerzenia dla tego właśnie ekranu. Wyraź mnie, to jest właśnie taki napis, możemy sobie własny dodać. Pasek informacji, to jest również taka sprawa, że możemy sobie właśnie tutaj pobierać informacje z Yahoo na przykład, to jest też dość ciekawa rzecz. Tekst ekranu przy krawędzi to jest tekst właśnie, jaki będzie się pojawiał na ekranie blokady, właśnie na tym ekranie. No i to, co możecie zobaczyć, kiedy uruchomimy sobie właśnie jakąś aplikację, ona lekko na tym ekranie jest zaokrąglona, natomiast reszta to już jest taki czarny pasek z wybranym przez nas napisem. Resztę oczywiście tego ekranu krawędziowego, ponieważ tutaj jest wciąż dużo opcji, jak na przykład tutaj mamy belkę taką rozwijaną, gdzie możemy sobie włączyć na przykład linijkę, co ciekawe, minutnik, latarkę, S-Voice, więc, przepraszam, nie S-Voice, tylko dyktafon, więc tutaj możliwości jest całkiem sporo i opiszę Wam je w osobnym odcinku, który powinien się pojawić dosłownie kilka dni po właśnie tych pierwszych wrażeniach. Tak jak Wam mówiłem, działanie systemu jest dość dobre. Tutaj również mamy, nie zapomnijmy o tym, że mamy rysik S Pen, czyli tutaj mamy w zasadzie wszystkie te funkcje, jakie pokazywałem Wam podczas testowania Note 4, czyli mamy tutaj właśnie polecenie wskazywane, pisanie po ekranie, oczywiście wycinanie. Co ciekawe, mamy tutaj również możliwość zmniejszania okna aplikacji, przyciągając sobie od tego lewego górnego rogu. Tak więc pod względem funkcjonalności tak naprawdę pozostaje wszystko to samo, co mieliśmy w Note 4. No i co do baterii. Tutaj niestety bateria mnie nie zachwyciła. Z tego, co pamiętam, zapomniałem chyba, jak to było w specyfikacji, ale jest to bodajże 3000 mAh. No i niestety ona tutaj nie zachwyca. To, co mi się maksymalnie udało uzyskać w trybie mieszanym, ponieważ testowałem i LTE i Wi-Fi, to było około 3 godzin, nawet trochę poniżej 3 godzin, więc na pewno nie są to wyniki takie, jakie możemy uzyskać w Note 4. No i to jest tak naprawdę pierwsza wada. Miałem też taką sytuację, że telefon miałem włączony LTE, odłożyłem telefon na chyba 2 godziny, ponieważ nie mogłem z niego korzystać przez ten czas, ponieważ robiłem jakieś inne rzeczy. No i niestety bateria z około 70% nagle zrobiło się 54%. No i to jest niestety dość znaczący problem i podobny problem mam w moim prywatnym smartfonie, czyli LG G3. Natomiast tutaj pomimo tych 3000 mAh wyniki są dość w porządku, natomiast no niestety spodziewałem się trochę lepszych wyników rzędu powyżej tych 3,5 godziny na podświetlonym ekranie. Co do aparatu, tutaj znajdziemy naprawdę genialny aparat i to samo, co podkreślałem właśnie w przypadku Note 4. I tu taka pierwsza ciekawostka, jeśli chodzi o aplikację aparatu, ponieważ tutaj w tym momencie na tym ekranie krawędziowym wyświetlają nam się różne ustawienia właśnie parametrów aparatu. I to, co mi się bardzo spodobało, czyli po co nam fizyczny spust migawki aparatu, jak możemy mieć to na ekranie krawędziowym. Zobaczcie, w jaki fajny sposób nam się to wyświetla i tutaj w zasadzie klikając na tą krawędź możemy sobie wykonać zdjęcie, tak więc powiedzmy, że to jest dość podobne rozwiązanie jak fizyczny spust migawki. A co do robionych zdjęć, naprawdę jest świetnie, to trzeba przyznać i Note'owi 4 i Note'owi Edge, że tutaj naprawdę te zdjęcia wychodzą w bardzo fajny sposób, genialna ostrość, genialne nasycenie kolorów i jest to właśnie smartfon, kolejny smartfon Samsunga, który posiada naprawdę genialny aparat. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia. Muszę powiedzieć, że to urządzenie jest naprawdę bardzo ciekawe i zapomniałem o jednej znaczącej rzeczy na koniec. To można podpiąć oczywiście pod wykonanie. Niestety przycisk Power został przeniesiony na górną krawędź i to jest mega niewygodne rozwiązanie. Trzymamy urządzenie. Jest to urządzenie, trzeba przyznać, że duże, ponieważ jest to fablet 5,6 cala. No i co musimy zrobić? Tutaj, żeby zablokować ekran, bo żeby odblokować nie musimy, ponieważ możemy sobie kliknąć przycisk Home. Natomiast, żeby zablokować, to musimy tutaj gimnastykować się i dopiero tutaj w rezultacie, jeśli ktoś ma większe dłonie, możemy sobie sięgnąć do tego przycisku i nie jest to do końca wygodne rozwiązanie. I bardziej mile widziane by było to, żeby ten przycisk był tutaj gdzieś na krawędzi umieszczony, bo myślę,
że tutaj miejsce by się jakoś znalazło, skoro w S6 Edge się znalazło, że właśnie ten przycisk jest umieszczony obok ekranu krawędziowego. No i dobra, to chyba są moje wszystkie pierwsze wrażenia na temat Note Edge. No i trzeba przyznać tak naprawdę, że jest to dość futurystycznie wyglądający smartfon właśnie z punktu widzenia tego ekranu krawędziowego. Jak na razie według mnie jest to dobre rozwiązanie. Obawiałem się trochę również o to, że tutaj jak będziemy próbować sięgnąć, to coś nam się tutaj będzie wciskać, natomiast zdarzało się to sporadycznie. No i chyba to na tyle w kwestii pierwszych wrażeń. Zapraszam Was również do odcinka, który będzie prezentował wszystkie funkcje, jakie posiada tutaj ekran krawędziowy, a także do późniejszej recenzji, która powinna się ukazać za jakiś czas. Tak więc w pierwszych wrażeniach w kwestii Note Edge to jest na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam również do wyrażenia swojej opinii na temat tego telefonu tutaj w komentarzach poniżej. Dziękuję Wam za uwagę. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.